kurwa, nie. No przecież widzisz, że wjeżdżasz pod górkę. No musisz dać do przodu, no. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Turcji. Odcinku, który zrobiłam z wielkimi wątpliwościami, dlatego że pokazuję, jak to jest właśnie w tej naszej podróży, taki normalny i zwyczajny, a może właśnie niezwyczajny zarazem. Bardzo ciekawa jestem, czy Wam się spodoba. Powiem tylko, że zaczynamy od dnia, w którym przekroczyliśmy granicę z Iranem, a dodam jeszcze, że zajęło to 20 godzin, na granicy spędziliśmy 20 godzin, więc byliśmy skonani, zmęczeni, wjeżdżamy do Turcji. W każdym nowym kraju zwiedzanie zawsze zaczynamy od zakupu karty SIM. Potrzebny nam jest internet do wszystkiego, tak więc to jest jedna najważniejsza rzecz, którą zawsze musimy kupić. I też właśnie przekraczając granicę zwracamy uwagę, jaki to jest dzień tygodnia i tak dalej, więc wczoraj była niedziela, a dzisiaj jest poniedziałek i właśnie wiedzieliśmy, że jak przekroczymy, to dzisiaj spokojnie będziemy mogli sobie kartę kupić. Domino's pizza. Coś tam 250 SMS 80 Turkish Lira. Poczekaj, bo tam pisze 30 GB 91 Turkish Lira. Widzisz na tym plakacie? Nie, ale to mi się wydaje, że musisz wejść i się zapytać po prostu, bo... No to dawaj. You can go wrong, Kenya. No. A na ile? Na 30 miesięcy, na 30 dni? Nie wiesz nawet. No to na pewno będzie dłużej. Czekaj, gdzie tu jest mój telefon. Okej, okay, paszport. To może od razu dwie kupimy. Nie. A w czasie, jak tutaj do Was gadam, to tam chłopaczki spisywali naszą nazwę i tam szukają nas online, bo my mamy takie magnesy, tak, z nazwą. I wiecie, na przykład w Iranie dostaliśmy bardzo dużo wiadomości od ludzi, albo zdjęć nawet, jak my gdzieś coś zwiedzaliśmy, czy byliśmy na mieście na zakupy, to ktoś, wiecie, no zobaczył auto, porobili sobie zdjęcie i wysyłali nam i na Instagram z pozdrowieniami. Tak więc to jest bardzo miłe, bardzo miłe. No worries. Hello. Hello. Oh yes, oh yes, oh yes. So what? Hello, how are you? Hi. Fine. She's from Iran. He's from Iran. Oh really? Yes. Yes. And you live in Turkey now? Yes, yes. For traveling. Yes. Yes. I was just saying that if I was Iranian, I would come to live in Turkey. I'm from Iran just for traveling this Turkey. Oh, you just travel and yes, go back? And go back, yes. Okay. So you don't want to live in Iran? No. No. In Turkey. Turkey. Zakup karty SIM w Turcji jest super łatwy, tam w każdym miasteczku są, tutaj jest takie nieduże miasteczko, na jednej ulicy dosłownie są trzy firmy telekomunikacyjne i oczywiście sprawdziliśmy, wybraliśmy najlepszą opcję. 30 giga za 25 zł to jest bardzo dobra oferta, tak więc bierzemy i super, fajnie, cieszymy się, że pod tym względem, chociaż już będziemy po prostu uwolnieni i mieli dobry taki internet na europejskim poziomie, bo naprawdę w Iranie to po prostu była taka masakra i już tacy byliśmy zmęczeni tym brakiem internetu, wiecie? Ja to nawet byłam nawet zaskoczona, bo ja jakoś nie uważam, że jestem uzależniona od internetu, ale
no on się przydaje, po prostu, no wiecie, tak jak my podróżujemy, trzeba sprawdzać różne informacje, czy coś nawet załatwić, prawda, bo też jakieś mamy tam swoje życie i coś trzeba, jakiś przelew zrobić i różne rzeczy, tam wszystko był problem, nie? Bardzo mały zasięg, słaby zasięg w wielu miejscach, jak ten internet jest, to on też muli, musisz używać VPN, to dodatkowo spowalnia system, tak więc dużo, dużo problemów i my już żeśmy jakby odzwyczailiśmy się od tego, to ja 20 lat temu to ja czekałam na to, żeby maila wysłać, wiesz, tam mieli i żeby tam odebrać na przykład, nie, to latasz po pokojach i szukasz, gdzie jakiś tam zasięg, to wiecie, no to dla nas już takie przedpotopowe czasy są, teraz już do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja, prawda? To tam jest lepsza droga, no. No przecież widzisz, że wjeżdżasz pod górkę. No musisz dać do przodu, no. Polonia. 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 No, ciepło. Tak, ciepło jest. No, strasznie jest ciepło, ale się zawiesił, o matko. No, już mnie go brakowało. No, i tak się zabujał. Mały włos. O, mały włos by się. Tylko chwilę potrzeba, żeby się przewrócił. Co, no? Prawa. Ale widzisz, że jadę w górę, go wiesz. Ale sobie myślę, po co ty jedziesz tam w górę? No kurwa, nie po co, tylko się mówi stój. Przecież sam się tam nie nawrócisz, bo za wąsko, ale ty zawsze po swojemu musisz. No myślałem, że tam ci zawrócę, bo kurwa do tyłu to chuj nie je. No dobra, no, ale czasem trzeba do tyłu. Pusty, to myślę, że jest tanie, kurwa, tak zajebany. Bo to niewiele trzeba. No dobra, dali mi radę. Puste się wywracają. No piękna droga. No i ludzie do Gruzji jadą, żeby takimi się tam wertepami. Proszę bardzo, w Turcji pełno tego jest. Thank you.
powiem ci, że już mi się odechciało po prostu, bo poszłam za tą górką, jest następna górka, a za górką górka i niewiele widać. Tam jest jakiś taki duży strumień i tak się rozpływa po polu, ale to nijak to nie wygląda jak te trawertyny. A więc nie wiem, pojedziemy tam z powrotem do tej wioski, ale ja nie wiem, czy to w ogóle znajdziemy. I w ogóle już mi się nie chce. Chłopaki nam powiedzą? Mam leżeć. I pan. Super. Pan mówi, że trzeba jechać tam. Ale nie wiemy. No, to kiepsko wygląda ta droga tam, ale co mamy do wyboru, tak więc trzeba jechać. Nie? Okej, okay. Merci. Okej, okay. No. To niby tędy. Aha. It doesn't look like a road at all. It doesn't. But this man, he is showing like we should go this way. Nie wierzę, że to jest droga. Przygoda kolejna. Tak więc nie wiem, tu pokrążyliśmy po tych różnych dróżkach i tam jakby tu pokazuje na mapie, że to jest tu, a tu jak widzicie, no o tyle widać, niewiele widać, więc ja tu się wdrapuję na górę, żeby zobaczyć, co tam jest. Nawet za bardzo ja nie widzę żadnych ścieżek, ja nie wiem. Tu jakiś strumyk płynie, ale taki, wiecie, taki nie bardzo. Jakby były zawody w sapaniu, to ja na pewno bym wygrała po prostu. Jestem mega sapacz. Mi tam dużo nie trzeba, byle ma górka i zaraz się zasapię. No, zgadnijcie co? Nie, to nie jest to miejsce, bo czym dalej idę do góry, tym bardziej oddalam się od miejsca na mapie. To czy to jest właściwe miejsce na mapie, to nie wiadomo, bo już parę razy z takimi atrakcjami to wiem, że nie zawsze są one tak dokładnie. Takie nietypowo turystyczne miejsce. Tutaj jest jakiś strumyk, ale to raczej w stylu smródki, bo po prostu spełn śmieci. No nic, ja muszę iść tam na dół. Tam. Hello. Yeah, we are looking for travertine. Itam, tak? Okay, autem nie.
Okay, walk. Yes. So it's over there and there. Yes. Yes? Oh, thank you so much. I gościu mi powiedział, że to faktycznie jest tu, no, że tam trzeba iść kawałek i na dół. I to blisko jest, ale samochodem tam nie wiedział oczywiście, więc trzeba iść. I teraz pytanie, czy my chcemy być, popatrz na mnie, nie tego, no. Teraz, czy tu chcemy, czy tutaj zostać na noc? No to chodź, przejdziemy tam na spacer, ale fajny piesio, ale ten taki spokojny taki. No chodź tam podjedziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Tak więc, cicho, a ty najgłośniejsza, no, najgłośniejsza. O. Mam wrażenie, że tą drogę, którą nam ten pierwszy pasterz pokazywał tam przez trawę, to pewno trzeba było zaparkować i po prostu iść prosto tą trawą i pewnie byśmy tutaj właśnie wyszli. Ale niedźwiedź lubi zawsze podjechać wszędzie, jakby mógł wjechać do supermarketu, po prostu to by wjechał. On bardzo nie lubi chodzić i ja to tam lubię chodzić, no. Tak więc nie wiem, co teraz robimy, bo a już... Teraz się dzień skończy i trzeba po prostu gdzieś znaleźć miejsce do nocowania. Może po prostu jutro rano tutaj podejdziemy. Tak więc tam w dole, o tam są takie malutkie mini pamukale. Bardzo fajnie to wygląda. Nie ma dużo wody niestety. Widać, że te tarasy było tej wody więcej. A tam dalej jest taki strumień dość mocny. No ale tam na pewno jest zimna i taka normalna woda. To generalnie właśnie do góry tym strumieniem trzeba iść, bo tam właśnie za tymi trawertynami są właśnie, jest taki strumień duży, taki wielka rzeczka, to jest to. Wzdłuż tej rzeki można iść do góry. Dobry. No. Przyszedłeś na śniadanie? No. No. My mamy całą gromadkę niedźwiadków. No. No. Ale nie wiemy, czy jest bardziej zainteresowany jedzeniem, czy naszą małą Bellą. O. No. Tak. Podoba ci się dziewczyna? Nowa dziewczyna na podwórku. Tak. A ty to byś chciał tylko jeść, no. Po prostu. No. A ten to jest zainteresowany naszą dziewczyną. No. A tam jest jeszcze jeden młody. No. Taki biedaczek. Na drugi dzień rano pogoda jest, no, taka, jak widać. I ja muszę iść
Tam, ale uwaga, bo tu... I pewnie będą mi towarzyszyć te wszystkie pieski i muszę trzymać Belę na smyczy, bo po prostu trochę za bardzo jest szał. Ten gościu się w niej zakochał. O, ten, dzień dobry. Jest zupełnie w niej zakochany. No ale to, kurczę, nie ten rozmiar. Tak więc... Dzieje się. Idę. Niedźwiedź postanowił zostać, bo mu się nie chce po prostu. A ta robi siku. O, popatrz jakie. Przeganiają ją. Najpierw to jej się bały i ta też zrobi siku. Jak żeśmy szły, to wszystkie uciekały, a teraz wszystkie podchodzą i się patrzą. Najbardziej się przyglądają Beli, bo one nie widziały takiego małego psa i nie wiedzą, co to jest. A co to jest? Fajnie pukają kopytkami, żeby ją przestraszyć. No to już odeszłam kawałek, bo my jesteśmy tam na dole. Trasa jest bardzo łatwa, ale oczywiście ja już dostałam sapawki, jak to ja. Tutaj są piękne krokusy, takie krokusowate, nie dokładnie takie jak my je znamy, ale fajnie to wygląda, tylko oczywiście nic nie widać, bo no, taka widoczność jest jak jest. Ale jak ktoś lubi spacerować, to fantastyczne miejsce. Tak sobie myślę, że jak się tutaj zazieleni, to musi być tutaj super, normalnie taki malutki raj. No teraz jest tak no smutno troszkę, te wszystkie drzewa. Tam już są pączki na drzewach, ale no jeszcze to troszeczkę. My jesteśmy na wysokości 2000 metrów, stąd też takie opóźnienie, bo jak żeśmy jechali po drodze, to już drzewa pięknie kwitną, a tutaj jeszcze nie. O, tutaj można zobaczyć, jak fajnie ludzie zrobili i ja już widziałam tam wcześniej, ale jakoś nie było ładnie pokazać, a tutaj widać dobrze, że ludzie zrobili te takie rowy i kierują, gdzie woda ma iść. Jeden jest tutaj pusty, on idzie tam na lewo, a na prawo idzie drugi rów, którym akurat dzisiaj płynie woda. A tak to ona po prostu w innych miejscach, gdzie te rowy nie są porobione, to ona po prostu spływa sobie tak po górze, ten śnieg, który się tam teraz rozstawia w taki niekontrolowany sposób. A tak to oni kontrolują i wykorzystują tą wodę. Dziwna ta pogoda, bo niby nie ma słońca, ale jak ściągnę okulary, to muszę mrużyć oczy. Tak więc mam okulary. Fajny spacer. Tu jest mały strumyczek, napiłam się wody, a tam jest wielki strumień. Wow, fajne. Teraz już jestem super blisko i tam powinno być widać i słychać wodospad, który też fajnie wygląda. I wyglądałby jeszcze lepiej, jakby była ładniejsza pogoda, jakby były te drzewa zielone. Tak więc nie wiem, cholera, chyba że kiedyś, jak będę w tej okolicy o innej porze roku, to chętnie tutaj przyjadę, żeby zobaczyć. No a póki co wejdę tam na górę, na te tarasy. No szkoda, że właśnie nie ma wody, to by było fantastyczne miejsce, ale na coś tam powinno być, tyle co w misce. Thank you.
wyszłam z góry, to w jednym miejscu widziałam troszkę wody w jednym baseniku, więc spróbuję ten basenik teraz znaleźć, ale nawet nie wiem, czy się uda dzioba zamoczyć tam po prostu. Zobaczymy, któryś tutaj musi mieć troszkę wody. Tak więc tutaj jest źródełko i stąd woda idzie tutaj, faktycznie całym tutaj leci, wszędzie tutaj jest woda, płynie i tam jest kilka takich malusieńkich, naprawdę niedużych takich baseników i jest taka właśnie jak w Pamukkale, takie ma zabarwienie po prostu piękne, ładnie tu i wiecie co, jesteś sam, to jest najpiękniejsze. Ale mi teraz zajechało jajkami, wiecie, tak wiaterek powiał. Tym moim żółwim tempem szłam 45 minut z przerwami na robienie zdjęcia. Jeszcze bardziej, jakby więcej tej wody wyrzuciło. I wiecie co, mam strój i chciałabym po prostu się trochę tutaj popluskać w tej wodzie. Trochę będzie trudno, bo jest tak płytko. Ale no, wiecie, no, czego się nie robi dla urody. I odpalę chyba drona, zobaczę jak to wygląda z wysokości, choć nie mam za dużych nadziei przy tej widoczności. Ale będę się cieszyć. I co, jest tam ktoś? Podgląda nas? Właśnie w takich miejscach to nigdy nie wiadomo, czy jesteś na pewno sam. Mówiłam już wam, że woda jest lodowata. Normalnie lodowata. Pięknie. Dobra woda dla morsów. Jak lubicie morsować, to na pewno jest to bardzo dobre miejsce. O jeny, ale słoneczko wychodzi. Tak płytko jest wody. Tak płytko. Muszę się odwrócić, żeby być na drugiej stronie. Uwaga. No super było, jestem bardzo zadowolona, cieszę się, że sobie tam pomoczyłam się i ten, teraz sobie spacerkiem wrócę, spakujemy się i jedziemy na jezioro Van. To jezioro żeśmy odwiedzili za pierwszym razem jak byliśmy w Turcji i bardzo nam przypadło do gustu, tam też jest lecznicza woda, po prostu powiem wam, że w wielu miejscach pływałam, ale tamta woda, przejrzystość tej wody to nie równa się żadnemu miejscu. Dlatego koniecznie chcę, żebyśmy tam pojechali i spędzili tam dwie czy trzy noce. Jeżeli nadal tutaj jesteście, no to moi drodzy, wielkie brawa dla was za wytrwałość. To najdłuższy odcinek, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Proszę, dajcie znać w komentarzach, jak to się oglądało. Łapka w górę. I kto jest tutaj po raz pierwszy, koniecznie subskrybujcie. Dajcie też znać znajomym, a może zechcecie wesprzeć kanał. Można zrobić to na różne sposoby.
Linki są w opisie. Pozdrawiam ciepło i do następnego odcinka. Właśnie w takich miejscach to nigdy nie wiadomo, czy jesteś na pewno sam. Wczoraj w nocy, jak żeśmy się położyli spać i no w ogóle właśnie żeśmy się rozkoszowali cały wieczór, że takie fajne miejsce, pasterze zgonili te owce tam do wioski, że będziemy zupełnie sami i tak fajnie będzie. Zrobiliśmy sobie malutkie ognisko, pojedliśmy i poszliśmy spać. To właśnie przed samym pójściem spać, jak jeszcze żeśmy smażyli, to przyszedł gościu, jeden z pasterzy tam pogadać, no żeśmy się nagadali, że o Jezus. Potem poszliśmy spać i wiecie, 9:30 bodajże, tyle co żeśmy przysnęli. I ktoś tam gada coś, co ja się nie wiem, najpierw myślałam, że mi się śni czy coś. Wyskoczyłam z tego namiotu, wyjrzałam i przyszło dwóch gości. Coś tam se gadają, coś tam przez translator, który beznadziejnie tłumaczy, słuchajcie. Ja nie wiem, my w Iranie też często tak mieliśmy, że takie głupoty tłumaczy ten translator i tutaj z tureckiego też jakieś, ja nie wiem, może oni też mają jakiś dialekt i inaczej mówią, że to tak źle tłumaczy, więc nic nie można było zrozumieć w żadną stronę. No więc na wymianie uśmiechów się skończyło. Oni coś tam chyba nawet mieli, tak się domyślam, bo mieli taki garnek z czymś tam i jakiś termos, to może nam przynieśli jedzenie, bo myśleli, że nie mamy co jeść, więc super miło. Ale dzisiaj rano przyszedł inny gościu i mówi paszporty, ty heja kurczę. Przyszedł tutaj nie wiadomo skąd i nie wiadomo kto i paszporty i nie chciał się odczepić i potem zadzwonił przez telefon, jakiś inny gościu podał nam kogoś, który też nie gadał po angielsku i tylko pasaporty, noż cholera jasna i polis mówi, a dobra ci tam kit w ucho, nie? To żeśmy mu podali te paszporty i on sobie zrobił zdjęcie. Najpierw mu niedźwiedź dał jeden paszport i on zrobił zdjęcie i poszedł, ale za chwilę wrócił, że nie, drugi też, ach, ciul tam ci w oko. A no się nie odczepi, no. To wiadomo, że teoretycznie powinieneś nie dawać nikomu, ale tak w praktyce jest, słuchajcie, że co chwilę ktoś ci robi zdjęcia tych twoich paszportów i kurczę, nie masz na to wpływu. My nawet promem, jak żeśmy przepływali, to robili zdjęcia paszportu. I co, powiesz mu, nie, zrób mi? No to nie wiedziesz, kogo to obchodzi.